Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już teraz mamy połączenie z Pawłem Rakowskim, dziennikarzem, publicystą, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od wizyty ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w Istambule. Proszę opowiedzieć coś więcej w tym temacie. No tak, minister Rau odwiedził Turcję, dalej przybywa w Turcji. Dzisiaj wieczorem ma się spotkać z prezydentem Erdoganem, tematem tak właściwie naczelnym, który polski minister rozmawiał dzisiaj ze swoim tureckim odpowiednikiem, a i też będzie rozmawiał z tureckim prezydentem. Jest kwestia zniesienia tego weta tureckiego odnośnie akcesji Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wedle komunikatów prasowych minister Rau jest w dobrej myśli, że będzie sukces. To jest bardzo ważne. Turcy oczywiście mają swoje argumenty, które chcą wykorzystać do tego, żeby coś ugrać. Natomiast tak, no tutaj bardzo dużo miejsca poświęcono kwestii takiej jak chociażby wojna na Ukrainie, to znaczy coraz więcej w mediach mówi się o tym, że Turcja mogłaby w pewien sposób, no może nie żerować, ale doprowadzić do tego, że port w Odessie będzie odblokowany, dzięki czemu transporty ze zbożem będą mogły płynąć między innymi na Bliski Wschód, czy też do Afryki Północnej. To jest temat niezwykle istotny. No i też sprawa zasadnicza jest teraz taka. Wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych jest tak jakby kolejną wizytą polskiego dyplomaty na Bliskim Wschodzie w bardzo krótkim czasie. Widzimy, że nasze państwo zaczyna odgrywać coraz większą rolę, to znaczy Europa jest tak jakby podzielona na obóz amerykański i obóz antyamerykański. My tutaj jesteśmy w tym obozie amerykańskim. No i to, co prezydent Rau usłyszy, jak i też powie tureckim decydentom, no jest oczywiście w pewien sposób komunikatem, który ma przybliżyć do rozwiązania korzystnego tego sporu pomiędzy Turcją a resztą NATO. Turcja, wiemy, że chce tutaj wymusić na szczególnie Szwecji czy też Finlandii tak właściwie zaprzestania poparcia dla kurdyjskich organizacji, takich jak PKK, które zdaniem Ankary czyhają na terytorialną integralność państwa tureckiego. Oczywiście sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana niż tylko kwestia kurdyjska, to znaczy no, tak właściwie no, prezydent turecki nie może wymuszać na państwach europejskich, komu sympatyzują, a komu nie. To jest oczywiste. Z drugiej strony też widzimy, że Turcja w pewien sposób zamierza prowadzić dalszą politykę, albo raczej nawet i konfrontację z Kurdami. Tutaj coraz głośniej się mówi o tym, że Turcja zamierza na dniach rozpocząć operację militarną w północnej Syrii, która miałaby kontynuować tworzenie tak zwanego pasa bezpieczeństwa na terytorium kontrolowanych przez Kurdów w północnej Syrii. Tutaj wedle założeń strategicznych ten pas miałby wynosić około 30 kilometrów. To by była tak jakby kontynuacja tej operacji z 2019 roku. No, Turcja w pewien sposób wyraża determinację do tej operacji. No to jest dość mocno istotne, ale z drugiej strony też oczywiście pozostaje teraz kwestia całych relacji, całościowych relacji pomiędzy Turcją i Sojuszem Północnoatlantyckim. Wiemy, że tutaj mamy dość duży rozdźwięk w ogóle interesów. Tutaj my jest będąc na wschodniej flance, oni będący na południowej flance. No, różnica jest zasadnicza taka, że Turcja ma około 700 tysięcy żołnierzy, drugą armię NATO, a na pewno trzecią, jeśli chodzi o objętościowo na świecie. To jest
bardzo poważny gracz, tylko że no, nie ma też już tak silnych argumentów, żeby wymagać aż tak dużo od Zachodu. Przede wszystkim chodzi o to, że gospodarka turecka jest w bardzo poważnym kryzysie, waluta turecka jest tak właściwie no, blisko upadkowi, drastycznie upada jakość życia Turków zarówno w wielkich metropoliach, jak i też na prowincji. W przyszłym roku mają być wybory prezydenckie, które to no, mogą nawet przywrócić prezydenta Erdogana do więzienia, ponieważ już raz Erdogan w więzieniu przebywał w 2001 roku, kiedy to był oskarżony o łamanie świeckiej konstytucji jako burmistrz Istambułu. Tak więc tutaj widzimy dość dużo jest medialnych animozji, no i też ewidentnych sprzeczności, no ale sytuacja jest taka, że trzeba ją polubownie wyjaśnić i załatwić. No i to jest, tak możemy na chwilę obecną odbierać wizytę ministra Rała. Chociaż tak jak mówiłem, wieczorem jest zaplanowana spotkanie polskiego szefa MSZ-u z prezydentem Erdoganem. No i to będzie na pewno o wiele więcej będziemy wiedzieli, na czym stoimy na chwilę obecną, jeśli chodzi o sytuację wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więcej natomiast wiemy na temat tego, że to Izrael zlecił zabicie pułkownika irańskiej gwardii rewolucyjnej. O tym rozmawialiśmy kilka dni temu na antenie Radia Wnet. No, na ten temat to chyba nigdy nic nie będziemy wiedzieć. To akurat Iran, to jest zdanie Iranu, a raczej też w dużej części opinii publicznej, dowodów bezpośrednich nie ma i nie będzie. Natomiast co jest niezwykle istotne, to znaczy wczoraj doszło w Iranie do tajemniczej eksplozji w jednym z obiektów, który jest tak jakby no, przygotowuje ten program nuklearny dla reżimu ajatollahów. Wiemy już w szerszym kontekście, że tajemnicze eksplozje, wybuchy, pożary, które się zdarzały w przeszłości, a teraz obecnie się zdarzają nawet i w Rosji, no to jest jakaś tam możliwość cybernetyczna generalnie. Z drugiej strony oczywiście cały Bliski Wschód teraz patrzy, może nie cały, ale na pewno uwaga mediów zachodnich, patrząc na Bliski Wschód, zwraca uwagę na niedzielny marsz w Jerozolimie, który to jest taka już tradycja bodajże od kilku lat, że w rocznicę zajęcia wschodniej Jerozolimy od Jordanii w 67 roku Żydzi maszerują przez arabskie dzielnice Starego Miasta i to oczywiście jest mocno prowokacyjne. W tym roku mamy szereg różnych zaszłości pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami, które w ostatnich miesiącach się dość mocno uaktywniły. Naftali Bennett w pewien sposób tutaj rozgrywa swoją kampanię wyborczą, która to, no jeszcze nie wiemy, kiedy będą wybory, czy będą wybory, ale już widać dość duże zaangażowanie izraelskiego premiera, szczególnie żeby przyciągnąć ten elektorat najbardziej lojalny, czyli skrajnych ortodoksów i osadników żydowskich. Sytuacja w tym roku, jeśli chodzi o Marsz Jerozolimy, jest o wiele ciekawsza niż to bywało wcześniej, to znaczy izraelska policja, około 4000 dodatkowych policjantów będzie na terenach wschodniej Jerozolimy. Co więcej, spodziewane są też jakieś ekscesy i zajścia w mieszanych miejscowościach arabsko-żydowskich, czyli w Izraelu, czyli tutaj przypomnę, że 1 900 000 Arabów ma paszport izraelski, są obywatelami państwa izraelskiego i mieszkają w Izraelu. No i to akurat tutaj policja też to będzie dość mocno monitorowała, żeby nie dochodziło w niedzielę do jakichś zajść, przypychanek czy innych awantur, a nawet i ataków zagrażającym życiu.
No tak, no teraz też mamy też komunikat Hamasu, jak i też islamskiego dżihadu. Władze izraelskie już tutaj w pewien sposób ostrzegają ludność żydowską mieszkającą w pobliżu Strefy Gazy, przede wszystkim miasto Sderot, do którego notabene sprowadziło się kilkanaście rodzin z Ukrainy w czasie obecnej wojny, do tego, żeby tam mieszkańcy przybywali blisko schronów w czasie niedzieli. Oczywiście tutaj ma to związek z tym, że chociaż plan tego marszu nie obejmuje wzgórza świątynnego, tylko przejście przez bramę damascyńską, czyli tak jakby serce starego miasta w Jerozolimie i przemarsz w wąskich uliczkach, tak zwany Muslim Quarter, czyli dzielnicy muzułmańskiej, to jednak tutaj niewykluczone to, że jakieś grupy ekstremistów żydowskich będą chciały szturmem wejść na teren wzgórza świątynnego, tam gdzie się znajduje meczet Al-Aqsa. No, Hamas tutaj zapowiedział oczywiście, że jeżeli do tego dojdzie, to zostanie uruchomiony ich system rakietowy, który to oczywiście jest tradycyjnie wymierzany w Izrael. No to jest tak jakby seria napięć, która oczywiście powoduje to, że zbliżają się raczej wybory. Co więcej, ostatnio izraelskie media podały, że ten eksperyment, nazwijmy to, z arabską koalicją z partią Rami, Mansura Abbasa, 70% ankietowanych Żydów stwierdziło, że to był eksperyment nieudany, tym bardziej, że nie przyniósł on jakiejś formy deeskalacji sprawy palestyńskiej. To jest znamienne. Niemniej Knesset teraz dość mocno pracuje nad tym pod kierownictwem obecnego szefa MSZ-u, żeby przeznaczyć więcej pieniędzy budżetowych na arabski sektor, czyli na przede wszystkim poprawę jakości infrastrukturalnej arabskich miast i wiosek w północnej i południowym Izraelu. Tak więc to jest teraz. Będziemy obserwowali, co się dziać będzie w niedzielę. A z drugiej strony oczywiście też mamy takie doniesienie, że już tutaj jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę o Turcji, to też mam takie doniesienie, że nowy kalif państwa islamskiego, Al-Kurejsi, został złapany przez tureckie władze na terytorium Turcji przy pomocy izraelskiego Mossadu. Tak więc tutaj widzimy, że to też jest takim poważnym sygnałem, tak właściwie medialnym przynajmniej, o tym, że współpraca turecko-izraelska, która była zawieszona przez ostatnie lata, a nawet i dekady, czy może na pewno pół dekady, wróciła i to jest ważny komunikat tak właściwie dla Bliskiego Wschodu i dla świata. I tutaj musimy postawić kropkę, bo za momencik godzina 17 na naszych zegarach, to znaczy, że czas na wiadomości w Radiu Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który zajmuje się Bliskim Wschodem, był gościem Radia Wnet. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie, wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.